Święcenie soboty. Ezechiel, rozdział 20, werset 12. Nadałem im również sabaty moje, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Proszę Cię, Panie Boże Jahwe, Ojcze nasz, spraw, aby ludzkość zrozumiała ważność święcenia siódmego dnia tygodnia, soboty. Dzień ten wskazuje na Boga Stwórcę, na fakt, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko, co je wypełnia. Jeżeli święcenie soboty odrzucimy, Boże, wówczas jest miejsce na błędne teorie, na ewolucjonizm, na filozofię nicości, na upadek moralny, na bezsens, pustkę, nicość, na depresję, na błędną wiarę w nieśmiertelność duszy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że sobota przypomina wielki cel życia, jakim jest uświęcenie i nasze odrodzenie na podobieństwo Boże. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że sobota wskazuje na nadejście ostatecznego odpoczynku, który wypełni się przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że święcenie soboty potraktowałeś, o Wszechmogący Boże, jako znak między Tobą, Boże, a człowiekiem, jako pieczęć Boga żywego, którą Bóg pieczętuje czoła swoich wiernych przed swoim drugim przyjściem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w treści czwartego przykazania dekalogu zawarłeś dane pieczęci Bożej. Prosimy Cię, Panie Boże Jahwe, Ojcze nasz, przez Pana Jezusa Chrystusa, wydaj na nas Ducha Świętego, który obdarzy nas mocą Bożą, uzdalniającą nas do święcenia siódmego dnia tygodnia, soboty, poprzez święcenie której wielbimy Ciebie, Boże, jako Stwórcę i Pana Wszechświata. Amen.